Prowadzący tego filmu jest pacjentem medycznej marihuany, a film ma na celu edukowanie na temat medycznej marihuany. Treści edukacyjne, których celem nie jest promowanie narkotyków, mogą być publikowane bez ograniczeń. Terapia medyczną marihuaną wymaga wcześniejszej wizyty u wykwalifikowanego lekarza. Siemaneczko, witamy ponownie na Cannabis Spot i wracamy do naszych ukochanych medyczniaków. I dzisiaj wpadają nowości. Będzie to Island Sweet Skunk od S-Lab, 22% THC, nie więcej niż 1% CBD. I zapraszam do oglądania. No i co, zaczniemy od pudełeczka. Tutaj możecie się zmylić, bo pudełko mam ze Spectrum Therapeutics, czyli zupełnie inna odmiana. Mianowicie ciekawa historia się wywiązała. Byłem rano w aptece, miałem przepisaną receptę na 15 gram, czyli na całkowite opakowanie S-Labu. Wiadomo, to sobie rozdzielam na kilka odmian, tych właśnie, które teraz obecnie wyszły nowiutkie. Island Sweet Skunka, z racji tego, że chyba najbardziej na to czekacie, jeśli chodzi o te nowe odmiany od S-Labu. No i pani chwyta tak pudełeczko w aptece i mówi, że przesypie mi do takiego pudełeczka. Ja mówię, super, świetnie, bo lubię oczywiście, tak jak często wspominam, te plastikowe pudełka, a tu się okazuje, że dostałem w pudełku z innej odmiany zupełnie, więc mogły być jakieś, wyniknąć z tego jakieś nieprzyjemności, gdyby mnie na przykład skontrolowali czy coś. Niestety, z racji tego, że się spieszyłem, nie zauważyłem tego, nie zwróciłem na to uwagi. No i skończyłem z takim pudełeczkiem, także w pudełku od Spectrum Therapeutics mamy w środku tego Island Sweet Skunka i możecie dać śmiało znać w komentarzach, co sądzicie w ogóle o takiej akcji. No ja zaraz z tego, że jestem w miarę doświadczonym pacjentem już tak, no to jakoś zbytnio się tym nie przejmuję, ale jeśli to byłaby to nowa osoba, pierwsza na przykład jej medyczna odmiana marihuany w życiu, no i potem jakaś kontrola, no to mogłoby być już nieprzyjemnie. Ale trudno, lecimy z tą odmianą. Jak zwykle testujemy sobie wizualną i zapachową warstwę na początku. No i generalnie Island Sweet Skunk, gdzieś tam wyczytałem w internecie przed testowaniem tej odmiany, to miałem jakieś takie wyobrażenia, że naprawdę będzie dawać takimi egzotycznymi owocami, jakimś cytrusem, grejpfrutem. No nie do końca tak jest. No i przyznam, że tak lekko się zawiodłem trochę tym zapachem. Lepiej to wygląda, jeśli sobie rozkruszymy już faktycznie topka w młynku, to wtedy zaraz wam powiem, co dokładnie się czuje, ale na ten moment, jeśli mamy takie topki, pomąchamy pudełeczko, to ja tutaj głównie czuję taką bardziej słodszą trawę, gdzieś te cytrusy, jakiś grejpfrut może z tyłu się chowa, ale w żadnym wypadku nie są to dla mnie jakieś egzotyczne, tropikalne owoce. Więc takim siankiem, szczerze to mówiąc, daję, słodką trawą i delikatnie cytruskami, ale bardzo taki stonowany zapach, co mnie troszkę niemiło zaskoczyło. Myślałem, że będzie tutaj lepiej pachnieć. Myślałem, że to będzie jakiś konkurent dla Lemon Skunka na przykład. Wiem już, jak pachnie nasz Island Sweet Skunk. Przejdźmy sobie może teraz do aspektu wizualnego. Pierwsza myśl, że jak na S-Lab, to nie ma tragedii. Mamy dosyć sporo większych topków, więc jest naprawdę ok. Kolor jasno zielony, troszkę wypłowiały, ale chyba nie ma tutaj co narzekać. Troszkę mało włosków brązowych tutaj. Nie za dużo ich jest, na większości topków raczej dominuje ta jasna zieleń. Pęki całkiem zrośnięte, wyglądają na puszyste, ale jak sobie ściśniemy, to troszkę jednak są szorstkie i tak średnio zbite są te topki. Niektóre są bardziej puszyste, niektóre bardziej takie stwardniałe, bym powiedział, ale mówię, jak na S-Lab, że jest całkiem ok. No i chyba najciekawsza tutaj będzie ta warstwa trichomów, bo patrząc na poprzednie odmiany, które testowałem, z reguły to były takie kryształowe, białe gwiazdeczki, które się pięknie mieniły, a tutaj na listkach możemy dostrzec, że ta warstwa trichomów jest bardziej taka bursztynowa, lekko brązowa, więc to taka ciekawostka. No i jak już jesteśmy tutaj na tej warstwie trichomów, to możemy szybko przejść do tego, jakie mamy terpeny przy tym Island Sweet Skunku. Tutaj będzie dominował alfa i beta pinen, kariofilen, terpinolen i nerolidol. A to oczywiście wpływa na wszelkie doznania sensoryczne i właściwości terapeutyczne tej odmiany, więc będzie to idealna odmiana dla osób, które chcą gdzieś tam sobie złagodzić ból, bo będzie oczywiście działać przeciwbólowo, przeciwzapalnie, łagodzić wszelkie stany zapalne, rozluźni nam to mięśnie, więc oczywiście problemy związane ze spastycznością tutaj powinny być rozwiązane dzięki temu ISS-owi. No a z racji, że to jest odmiana, która zalicza się do podgrupy satiwy, nie znalazłem dokładnych informacji jeszcze, jak to procentowo się rozkłada, ale praktycznie dominacją
na całym tle tej odmiany jest właśnie sativa, więc poza jakimś łagodzeniem bólu, stresu, działania przeciwdepresyjnego znajdziemy tu właśnie takie właściwości i efekty jak duże pobudzenie, energia, euforia, poprawa nastroju. Co ciekawe, ta odmiana nie była reklamowana w sposób taki, że pomaga nam się bardziej skoncentrować i skupić, co akurat większość odmian związanych z sativą miała do zaoferowania, więc to sobie sprawdzimy w naszej tej części praktycznej, jak to faktycznie jest z tym skupieniem i koncentracją, ale na pewno odmiana, która w dużej mierze polega i opiera się na właśnie pobudzeniu, energii i lepszym humorze, nie? Lepszej motywacji. Więc co? Kruszymy sobie i przechodzimy do waporyzacji na Staraju 4. No i ciach, mamy takie 0,13, 0,15 max myślę tutaj. Ja to jeszcze sobie powącham, bo tak jak wcześniej powiedziałem, ten zapach jest o wiele lepszy, jak jednak ten topek się pokruszy. Więcej można wyczuć tych aromatów właśnie słodszych i owocowych, jakiś grapefruit i ogólnie cytrusy i w końcu może te owoce tropikalne przebijają się gdzieś tam przez tą warstwę po skruszeniu, więc zdecydowanie zapach przyjemniejszy albo po zgniecieniu topka w naszych paluszkach, albo właśnie po już całkowitym przemieleniu grinderem. O wiele lepiej ten zapach ulatnia się wtedy, a zaraz zobaczymy, jak smakuje z waporyzatora. I może jeszcze zaznaczę od razu tutaj, dlaczego troszkę tak podchodzę do tych nowości od S-Laba, w cudzysłowie, że nowości, bo tak naprawdę cztery odmiany obecnie zostały zaprezentowane, które weszły na polski rynek i takim powiewem świeżości, taką faktycznie nowością na pewno jest procent i zawartość THC w tych odmianach S-Laba. S-Lab generalnie stał cały czas przy tej standardowej swojej rejestracji, czyli 18% THC i nie więcej niż 1 CBD i tak wyglądały wszystkie odmiany. Teraz nagle dostaliśmy zmianę. Island Sweet Skunk jako faktycznie nowa, debiutancka odmiana od S-Labu, 22% THC, ale dostaliśmy w tych nowościach trzy odmiany, które już się przewinęły, jeśli chodzi o ich nazewnictwo strain'a, tak? Czyli jest to Master Kush, Sirius Black i Headband. W przypadku Master Kusha i Headbanda mieliśmy właśnie z S-Labu. Sirius Black natomiast był już od Tilray'a, który oczywiście też ma dużo wspólnego z S-Labem, bo Tilray ma swoją siedzibę w Portugalii, to jest głównie ich jednostka, która zajmuje się tam medycznymi konopiami, a S-Lab to polski dystrybutor tego suszu, więc te odmiany tam się przewijają. W każdym razie mamy trzy odmiany, które już się pojawiły, które mieliśmy okazję testować tylko ze zwiększoną mocą, więc zobaczymy. Też pewnie takie testy się pojawią, no i chyba ten Master Kush będzie następny w kolejności, prawda? No i ciekawostka też jest właśnie taka, że 22% do tej pory to była największa ilość i dwie bodajże odmiany pierżą taką moc, czyli Gorilla od 420 Pharma i Delahaze, tak? Delahaze, dokładnie. Czyli odmiana od Aurory, wcześniej był to Ghost Train, to były zawsze dwie odmiany od Aurory i Gorilla, które miały właśnie 22% THC, teraz do tego grona dołącza S-Lab i zobaczymy, jak im to wyszło. I kurczę, właśnie w przypadku smaku tej pary mam tutaj dosyć sporą zagwozdkę, bo gdzieś czuję te słodkie aromaty, taką właśnie słodką trawkę, jakieś cytrusy też, ale to ciężko kurczę w tym smaku jakoś mi to wyczuć, bo taki naturalny, lekko ziemisty, ale w tym przypadku właśnie taki trawiasty, typowo trawiasty zapach, raczej Boże, smak tej pary i czuć na końcu taką pikantność łamaną przez kwaskowatość, kurczę, naprawdę dziwny smak. Totalnie mnie zaskoczyła, myślałem, że tutaj działaniem się bardziej zaskoczę, a do tej pory na razie zaskakuje mnie ta odmiana właśnie, chodzi o smak i zapach. Tak jak zapach oceniłbym średni, nie przypadł mi do gustu, tak smak raczej zdecydowanie lepszy. Ale mówię, ta końcówka właśnie taka lekko kwaskowata, pikantna, jest to coś ciekawego przy takiej odmianie. Półtorej minutki nam zostało na tej waporyzacji, to myślę, że na spokojnie to sobie dokończę, bo jednak nie jestem fanem jednocześnie waporyzacji i gadania do kamery, więc wszelkie teraz chwilowo moje przemyślenia, które się gdzieś tam kłębią w główce, to zaraz Wam powiem, zrobimy sobie cięcie i potem zaprosimy Was do tej części już proaktywnej, związanej stricte z działaniem tej odmiany, także widzimy się za chwilkę. No i minęło parę minutek, ja już po sesji i jak widać, lekko po moich oczkach, no to pierwsza sprawa jest taka, że faktycznie czuć te 22%. Jest to no troszkę ten poziom mocowy wyżej od tych S-Labów, do których byliśmy przyzwyczajeni. Tak bym to ujął. Najprościej mi teraz w ogóle by było porównać tą odmianę do... zestawić ją z dwoma innymi S-Labami, mianowicie z Jackiem Hererem i z White Widow. Bo tutaj mamy tą dominację sativy, tylko że jest ta moc. Jack Herer, który też docelowo miał to takie podobne profilowo działanie do Island Sweet Skunka, czyli też obracał się wokół poprawy nastroju, lepszej motywacji życiowej, humorek lepszy i takie tam. I robił to świetnie według mnie. Tak, ta odmiana też ma te działania w podobnym stopniu, tylko że
czuć tą moc jednak THC, tak? 22%, właśnie oczka nam się troszkę jednak zmniejszają, grubną nam te powieki. Czujemy taką, takie, wiecie, jak jest dużo procent THC, to częstym objawem jest mrowienie na ciele, gdzieś bardziej serduszko czuć, jak mocniej nam bije, więc na pewno czuć tą zwiększoną moc i jakby nasila to, co miał w swojej ofercie Jack Herer, plus troszkę jednak zapewnia takiego relaksu cielesnego, bym powiedział. Przy Jacku tego nie pamiętałem, żebym tak jakoś odczuwał to rozluźnienie na ciele, na mięśniach. A dodatkowo właśnie wracając jeszcze do tej drugiej odmiany, czyli do White Widow. White Widow też w ogóle była bardziej hybryda, ale jednak ta sativa gdzieś tam bardziej przeważała nad indyką. White Widow miał to do siebie, że też nas lekko, fajnie podbudowywał, unosił nas troszkę na duchu, ale zdecydowanie robił to w mniejszym stopniu i tam jednak właśnie bardziej się troszkę ta nasza lepsza koncentracja wybiła na pierwszy plan. Ale zdecydowanie był o wiele lżejszą odmianą. Jakbym to miał przyrównać, to Island Sweet Skunk zdecydowanie na topie, jeśli chodzi o moc działania. Poniżej mamy Jacka Herrera i na samym dole White Widow, które bym określił jako najsłabsze. No, więc wracając do Island Sweet Skunka, ja bym powiedział, że poza tą mocą, którą odczuwamy na samym początku, poza tą mocą, którą czujemy, kiedy właśnie sobie zwaporyzujemy, jest taki lekki chaos. No, czujemy taką moc tej odmiany, ale nie zmienia to faktu, że jednak ta odmiana jakimś cudem przy takim silnym działaniu jest wolna od takiej paranoi, takiego, wiecie, natłoku myśli. Nie, ten chaos nie jest taki ulokowany gdzieś w naszej głowie, tylko całym ciałem czujemy, że marihuana medyczna na nas oddziałuje. Więc Island Sweet Skunk, ja generalnie w tym momencie czuję się o wiele bardziej milej nastawiony do otoczenia, od razu się uśmiecham. Jest coś takiego, że czujemy się jak tak potulny człowiek, tak jak taki chłopak z Podlasia, a w zasadzie to jak I am island boy. I'm a island boy. Więc ta stymulacja umysłu jest tutaj na dużym levelu, myślę. Na pewno nie mam problemu z takim ukierunkowaniem myśli. Gdzieś ten chaos szybko jestem w stanie stłumić. W zasadzie nie skupiamy się tak w dużej mierze, tak mi się wydaje, przynajmniej patrząc po mnie, nad tym, co myślimy. Raczej jesteśmy naturalnie szczęśliwi i nawet nie chce nam się myśleć o jakichś problemach. Możemy właśnie, ta odmiana jest po to, żeby ludzie zwiększyli swoją kreatywność, szukali lepszych inspiracji i odeszli trochę od tych, wiecie, codziennych trosk, więc w takim stopniu, myślę, serwuje nam tą stymulację umysłu ta odmiana, że nie głębimy tych myśli w głowie, tylko nawet nie chce nam się o niczym myśleć, po prostu pozytywnie podchodzimy do życia. Poza tym właśnie nie czuję tego aspektu akurat tej poprawionej, wzmożonej koncentracji i skupienia, jak to miało miejsce w przypadku Sour Diesla na przykład. To była sativa, która mocno od razu, od samego wstępu działania po waporyzacji, potrafiła nas tak skupić na danym działaniu, które aktualnie wykonywaliśmy, że to już przychodziło do takiej rangi niemalże hipnotycznej. W tym przypadku to zaraz sobie stestujemy, jak zobaczycie, bo za chwilkę czeka nas interaktywna przygoda w postaci gierki turniejowej w Counter-Strike'u 2, także zaraz się widzimy przed komputerem, ale ja szybko jeszcze dokończę to, co myślę. Tutaj mam wrażenie, że jak wcześniej też jeszcze sobie w domku testowałem tego Island Sweet Skunka, to musiałem tą koncentrację na sobie wymusić. Ona nie była taka samowolna jak w przypadku tych innych sativ, więc tutaj chyba nie ma problemu, żeby się na czymś skupić, ale musimy to stricte, żeby to było od nas, to takie wymuszenie tego skupienia. Więc ciekawa sativa, nie miałem jeszcze do czynienia chyba z taką. No i poza tym gdzieś delikatnie jakieś poszczególne detale indyki można wyczuć, faktycznie jakieś chwilowe bóle, które gdzieś tam czasami nie nachodzą, wiecie, ja od noszenia tacy jako kelner, gdzieś tam ta lewa ręka mnie często boli albo coś mi tu przeskoczy, jakieś problemy ze stawami już w wieku 24 lat mam po 2 latach w gastronomii, więc ja na to zwracam akurat bardzo uwagę i gdzieniegdzie czuć takie lekkie odprężenie na ciele. I z takich pierwszych doznań chyba to by było wszystko. Zaraz się sprawdzimy z moją reakcją. Ręka, oko, myszka, celownik w CS-ie, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, jak widzicie, jestem już na gamingowym stanowichu. Jesteśmy ready, żeby zacząć sobie turniówkę w CS-a. Tu jak widzicie, Starej 4 się ładuje, ponieważ właśnie i zakończyłem drugą sesję na tym Island Sweet Skunku. I zaraz sprawdzimy się w gierce, ale najpierw jeszcze efekt, o którym zapomniałem powiedzieć, mianowicie zauważyłem mocno po sobie i też informacje w internecie na to wskazują, że Island Sweet Skunk będzie nam super poprawiał apetycik, także jestem tego zdania, że faktycznie szybko głodniejemy. No i zaczniemy sobie jeszcze od testu smakowego.
Reese'sy, precelki, dipped pretzel, smaczane precelki w czekoladzie. Tutaj zostałem uraczony takim smakołkiem z Ameryki i zobaczymy. Rozwali to moje kubeczki smakowe. Damn, ej serio, bez kitu, najlepszy smak. Ale jaka słodziutka czekolada w ogóle. Ej, nie wiem. Dobra, kubeczki smakowe działają na maksymalnych obrotach. Mega polecam, jak ktoś ma dostęp do czegoś takiego. Fajne przełamanie słonego ze słodkim. O kurde, ale pikantne. Flaming hot. Muszę powiedzieć, że jadłem te klasyczne flaming hoty i właśnie były kozacko ostre. Ja tam jednak lubię trochę się pomęczyć taką ostrością w mordzie. Ale tu ta limonka jeszcze dodaje takiej względnej kwaskowatości, ale niezłe, zakochałbym się w nich, myślę. A swoją drogą, takie cheetoski, taką paczkę możesz zdobyć, jeśli korzystasz z promocji na cannabisspot.pl, gdzie właśnie trwa promka 5 plus 5, czyli 5 gramów strawberry haze plus 5 gramów lemon haze'a i przy zamówieniu takiego zestawiku dorzucamy paczkę gratisik takich właśnie krupeczków z Ameryki. I zresztą wszystko macie w shortcie na naszym kanale, także zapraszam. No a kończąc na cheetosach, naprawdę bardzo dobrze smakują rzeczy po tej odmianie. Biorę jeszcze garstkę, bo mega mi siadły. Zaczynamy gameplay w CS, a ja sobie tylko pójdę jeszcze paluszki obmyć, bo brudne. No i co, tak jak mówiłem na początku o tych doznaniach jeszcze, efektach terapeutycznych Island Sweet Skunka, no to zaznaczyłem, że właśnie nie odczuwam tego wzmożonego skupienia, lepszej koncentracji, tak jak to miał w przypadku Sour Diesel, po którym akurat też chwilkę pykaliśmy wtedy u nas na recenzji w CS-a. Więc chętnie to sprawdzę. Póki co po tej drugiej sesji czuję się ogólnie rozluźniony, nie tylko właśnie na głowie, ale na całym ciele. Jest przyjemny relaks i czuć, że ta euforia. Czuję się lekko pobudzony, ale bardziej w tym momencie przejawia się po prostu takie zwykłe lepsze nastawienie, lepszy humorek i zobaczymy, jak bardzo będę musiał wymusić swoją koncentrację i refleks w tej gierce, więc sam jestem ciekaw. A zrobiliśmy to, raczej no ja to zrobiłem dosyć ekstremalnie, lecimy w pierwszą gierkę. Po tej sesji ja nabiłem tam takie, myślę, solidne 0,2, więc zaczynamy sobie po CT side'zie i zobaczymy, jak gierka pójdzie. Aha. Oh man, tego się nie spodziewałem. O, dostał dynkę tam. No. Na słuch wzięty kolega. Dobra, bo na razie się skupiłem też, żeby coś gadać do kamery i nie myślę nad gierką, więc tak jak mówię, przyznam, że fokus z początku i skupienie jest trochę na niskim poziomie. Ale zaraz może się to zmieni. Oh yeah. No, nie zapowiadasz to dobrze. O, typowa Gomora. I love it. Klasyczny wiosna B. No way. No dobra, no. Nie ma źle, jestem gdzieś tam po środku tabeli. Coś tam ugraliśmy, ale zawsze mogło być lepiej. Dobra, szybkie podsumowanie, jak się grało. Powiem tak, pierwsza sprawa to aspekt tego, że wiecie, trochę inne stanowisko niż moje, światło, kamera. Tu w ogóle to wymaga 300 razy więcej skupienia, żeby w ogóle jeszcze właśnie komunikować się z teamem, jakoś celować, grać, wiedzieć wszystko. Więc i tak było całkiem nieźle, tak mi się przynajmniej wydaje. Po tej 0,2 grama dawce ze Staraja, no to czuć mocno były efekty, na samym początku był ten chaos, ale tak jak mówię, skoncentrowanie, fokus, skupienie, takie czysto kminienie, co się dzieje w grze, no nie wspomagał za bardzo ten ISS, jednak muszę przyznać, bardzo musiałem sam wymuszać moje skupienie na sobie. Najlepszym efektem chyba było to, że byłem jakoś rozluźniony i gdzieś tam lekko uniesiony głową, ale ciężko było też w sumie zbierać myśli. Tak jak powiedziałem na sklepie po tym Island Sweet Skunku, to człowiek się troszkę może poczuć tak jak taki chłopak spod lasia, nie? Że taki prosty, nie myślimy. Po to jakby jest to działanie terapeutyczne, które ma na celu wprowadzenie nas w jakiś inny wymiar szczęścia, lepszy humor i wiecie, ogólnie tak nas unieść właśnie na duchu. Ja się czuję taki lekki po tym, potulny, lekki, ale właśnie o to w tym chodzi, żeby nie zadręczać głowy żadnymi myślami w tym przypadku podczas stosowania tego Island Sweet Skunka. No i tak to faktycznie się prezentuje. Ciężej jest coś konkretnego myśleć, bo nie ma po co tak naprawdę, skoro nie chcemy się zamartwiać, tak? Bardziej się wolimy oddać temu, co aktualnie robimy. No, a że Counter-Strike to jednak jest gra wymagająca,
to jednak ciężko, nie polecam. Chyba, że ktoś chce sobie, nie wiem, dla fanu postrzelać, ale ja to po tym Island Sweet Skunku to jednak chyba wolałbym zagrać sobie Aramka w LoLa i nie myśleć za dużo, tylko enjoyować się tą bajkową otoczką LoLa, nie? A nie, że stricte FPS Counter Strike. No ale co, spróbowaliśmy, no i tu mogę od razu też porównać do tego Sour Diesla, który był świetny, jeśli chodzi o granie i tu naprawdę mi o wiele lepiej szło, także tam koncentracja, level naprawdę wysoki. Tutaj niestety nie, no ale nie było najgorzej, trzecie miejsce w tabeli i może jakieś parę fajnych momentów z tego będzie. No a my przechodzimy chyba do następnej części i później już podsumowania całkowitego tej odmiany. I ostatni etap naszej aktywności, no po troszkę nieudanym meczu, który nie przyniósł nam dużo szczęścia. Miejmy nadzieję, że odnajdę szczęście w case openingu. Także mamy 14 pojedynczych kluczy, każdy do innej skrzynki, także zaczniemy sobie, myślę. Nie ma co przedłużać, oby Island Sweet Skunk dostarczył nam oczekiwanych emocji i szczęścia. Skrzynia załamania, lecimy. No i zaczynamy od kału. Kaseta. No. Jakby chociaż fioletowy, w sensie ten, różowy poleciał. O proszę, Mysterozaurus. A ten skinek akurat mi siedzi. Także zamknij. No, no dobra, jak różowy nie wypadnie, to kaplica jest totalna. No ale nie, nie. Tragedia. Nie wiem, farsa. Gama dwójka na koniec, ale tutaj już czuję, że jest kapsalą jak nic. No kończymy to wideo. Dobra, dokupujemy klucze. Dokupujemy klucze. No, dobra. No, także tak się prezentuje. Proszę. Proszę. Case opening. No, powiem wam, że po tym Island Sweet Skunku i tak mi zboostował poziom szczęścia przy tym, co się działo przy tej gierce i przy tym case openingu. Także naprawdę jest dobrze, bo wszystko na biurku jest całe. Normalnie, gdybym to robił w zaciszu takiej przyjemnej odmiany, to przebiłbym ręką monitor, tak? A tak to chociaż trzymam się na fotelu stabilnie. Czas zakończyć w takim razie tę recenzję odcineczek o Island Sweet Skunku. Pamiętajcie, nie mylcie opakowania, to oczywiście opakowanie z innej odmiany, tak jak było powiedziane na początku. Tak wyszło, taka ciekawa historia. Może ktoś też zwróci na to uwagę, jak następnym razem będzie odbierał medyczną marihuanę z recepty, także w sumie możecie pamiętać, żeby zwracać uwagę na opakowania, bo naprawdę mógłby być jakiś przypał z tym, że mam inną odmianę w innym pudełku. Przyznam, że na pewno ciekawa sativa, ale personalnie nie siadła mi tak jednak jak inne takie hybrydy z przewagą sativy, czy już docelowo sativy. Na pewno nie mój klimat, ja zostaję dalej przy Lemon Skunku bądź też Sour Dieslu, ale na pewno przyjemna odmiana dla osób, które szukają w życiu jakiejś inspiracji, są artystami, potrzebują poszerzyć swój wachlarz kreatywności, bo na pewno może w gierce tego tak nie udało mi się pokazać, ale wydaje mi się, że tak jak sobie siedziałem w zaciszu domowym, słuchałem muzyki, sprzątałem sobie, wieszałem pranie, wczoraj na przykład bardzo długo wieszałem pranie, ponieważ ta odmiana świetnie oddaje wszelkie doznania audiowizualne, także przy muzyczce po prostu popłynąłem, więc jak najbardziej czujemy się lekko uniesieni, przyjemnie nam się wykonuje czynności, które nie wymagają od nas dużego skupienia i koncentracji. Przy okazji ładnie podnosi apetyt, naturalnie dosyć szybko jednak głodniejemy po tej odmianie i wszelkie działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne też znajdziemy, aczkolwiek może nie w takim dużym stopniu jak przykładowo takie odmiany jak Gorilla czy Sirius Black, tylko to już wiadomo, tam już jest sprawa indyki w tym wszystkim, ale tu jakieś pojedyncze aspekty też znajdziemy. Więc taka odmiana, powiedziałbym, że przyjemna dla takich osób, które próbują odciąć się od takich problemów codziennych i jakoś sobie z nimi po prostu radzić z lepszym nastawieniem, z lepszym nastrojem, ale zdecydowanie nie wpłynie to na jakąś koncentrację, tak żebyśmy się skupili nad tym, co robimy. Czyli odmiana raczej do stosowania po pracy niż w trakcie, chyba że faktycznie jesteśmy artystami i potrzebujemy popłynąć z naszą wyobraźnią, ale raczej nam to w takiej zwykłej, codziennej pracy nie pomoże. Więc raczej do stosowania po południu bądź wieczorem, ale trzeba pamiętać, że to jest sativa jednak, która w jakimś stopniu nas pobudza, więc lepiej sobie jednak nie tak stricte przed spaniem wieczorem, jeśli mamy jeszcze takie, myślę,
4 godzinki do spędzenia wieczoru, no to jak wtedy sobie faktycznie zwaporyzujemy, to potem już na tyle będziemy zrelaksowani, że nie powinniśmy mieć problemu ze spaniem. To by było wszystko. Ja się z Wami żegnam i na pewno jeszcze uczkniemy coś z tych odmian eslabowych 22%, więc czekajcie na kolejne recenzje. Cześć, na razie, yo.